Witam serdecznie w szybkiej porannej serii vlogów, której częstotliwość pojawiania się jest wprost proporcjonalna do ilości łapek w górę, miłych komentarzy oraz vlogów oglądanych od początku do końca w playlistach, czy ostatnio prawie codziennie, ponieważ bardzo, bardzo dobrze się spisujecie i dzięki temu kanał wideo prezentacji odżywa. Dzisiaj będzie temat, który szczerze wam powiem, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będzie mi dane nagrać, albowiem pan Mateusz Kijowski nie dość, że zaatakował HOD, czyli organizację, którą według oficjalnej wersji sam stworzył, oraz obywateli RP, to jeszcze wypunktował ich bardzo skutecznie, mówiąc między innymi, że organizacje te sprzeniewierzyły się rzekomym wartościom, jakie rzekomo kiedyś wyznawały, i tutaj pojawia się to, co jest naprawdę trafne, że organizacje te lubią i chcą poniżać, a ja bym nawet powiedział, że poniżają, czyli pan Kijowski powiedział to o swoich własnych dzieciach, bo obywatele RP przecież to jest niejako taka hybryda KOD-u, powiedział to, co się zgadza z tym, co ja obserwuję na ulicach, że KOD jest pełen agresji, pełen, bym powiedział, nawet takiego właśnie, tak jak on to powiedział, chęci i potrzeby poniżania tych innych, że tam, gdzie to są gorsi, tamcy to są niedobrzy i my tu w KOD-zie jesteśmy najlepsi, jak to kiedyś śpiewali, witaj narodzie, cała nadzieja jest w KOD-zie, no, tylko że to mówi człowiek, który przynajmniej KOD i przynajmniej oficjalnie stworzył, i tutaj się zaczyna robić naprawdę dziwnie, bo to jest troszeczkę tak, przepraszam za porównanie, to nie to, że ja pana Kijowskiego uważam za diabła, ale to jest trochę tak, jakby szatan nagle przyszedł na ziemię i powiedział, że piekło jest B. Także ja, nie to, żebym się z nim nie zgodził, tylko dziwi mnie, kto krytykuje. I w tym momencie należy sobie zadać pytanie, dlaczego krytykuje? I tutaj może podpowiedzią być to, co pan Kijowski robi pomiędzy tym celnym punktowaniem, a mianowicie wtedy on bardzo mocno użala się nad swoją osobą. De facto mówi, że został zniszczony za to, że nie chciał być wystarczająco radykalny i że on chciał atakować pewne postawy w Prawie i Sprawiedliwości, a nie konkretne osoby. A jak wiemy, ataki na idee są dużo mniej skuteczne niż ataki na osoby, czyli trochę on tak mówi, że trochę tak jakby on się w pewnym momencie opamiętał, nie chciał pójść za daleko, w związku z tym mu dokopali. Mówi też, że jest atakowana, nawet wręcz niszczona jego rodzina, co jest o tyle ciekawe, że przynajmniej w warstwie publicznej nikt rodziny pana Mateusza Kijowskiego nie rusza. Ba! W warstwie publicznej bym powiedział, że ta prawa strona sceny politycznej jest nawet bardzo za rodziną pana Kijowskiego, bo chyba najbliższą jego rodziną są jego dzieci. No i tutaj właśnie ludzie z prawej strony barykady mówią, że hola, panie Kijowski, weź się pan opamiętaj i weźcie, wreszcie pan zwróć te pieniądze swoim dzieciom, które jesteś im pan winien, no bo spłodziłeś pan dzieciaki, to się pan nimi interesuj, prawda? Nie jesteś pan jakimś zwierzęciem, które może porzucać swoje dzieci i zostawiać je tylko matce, tylko jesteś pan człowiekiem i masz pan obowiązki ludzkie, prawda? Także tutaj właśnie jest brana w obronę ta jego rodzina. Nikt też, wydaje mi się, że nawet nie do końca, większość ludzi nawet nie do końca wie, kim są te jego dzieci, kim jest ta kobieta, wówczas żona, z którą on te dzieci posiada. Obecnej żony pana Kijowskiego też nikt nie rusza. Mimo tego, że jeżeli spółka, która wystawiała te, według prokuratury, lewe faktury, była ich współwłasnością, to jest ona chyba zamieszana w tą całą aferę fakturową, no bo jeśli firma jest spółką, należy do dwóch osób i dla tej spółki przychodziły pieniądze, no to przynajmniej pośrednio miała z tego jakieś korzyści, ale też nikt tej osoby nie rusza, mimo że jakby dobrze poszperać, to bez problemu można ją znaleźć. Gdzie mieszka, jak wygląda, bo na przykład pan Kijowski ma bardzo słynne zdjęcia na motocyklu, bardzo drogim, w bardzo drogiej kurtce i właśnie tam z tyłu siedzi sobie jego żona, a mimo wszystko nikt jej nie rusza. W związku z tym, skoro publicznie nie ma jakichkolwiek ataków na jego rodzinę, a i przy założeniu, że pan Kijowski nie jęczy po prostu, bo no pieniądze zebrane na święta zabrał komornik, zostawił 1500 zł, więc trzeba by zrobić drugą zbiórkę, no to jeżeli to zostanie odrzucone, to znaczy, że i się uzna, że te ataki naprawdę istnieją, że on nie ściemnia, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimiś atakami, o których nie wie opinia publiczna. I to już jest naprawdę niefajne, bo człowieka można nie lubić o różne rzeczy, ale atakowanie rodziny jest za
zawsze niskie i zawsze beznadziejne, przynajmniej w moim przypadku. Ja osobiście znam tylko jednego człowieka, który posunął się tak daleko, żeby zaatakować rodzinę i powiem szczerze tak, że o ile atakowało na przykład mnie bardzo, bardzo wiele osób, to tą jedną potępiam najbardziej właśnie za to, że nie cofnął się nawet od zaatakowania rodziny. Wieczna hańba mu za to, oby karma kiedyś do człowieka wróciła. Także jeżeli atakują mu rodzinę, to jest bardzo, bardzo niefajnie. W tej chwili będę cytował ze źródła. Od razu powiem, że niektóre źródła posuwają się nawet do tego, że twierdzą, że pan Kijowski jest tak zdesperowany, że prosi, żeby go zabić. Link do takiego źródła znajduje się w opisie i z niego też będą pochodzić cytaty z bloga, takie wyjątki z wypowiedzi pana Kijowskiego, natomiast cała reszta jest, powiem wam szczerze, i ode mnie, i od razu wam powiem, że przynajmniej ja nie znalazłem nigdzie w bezpośrednio wypowiedziach pana Kijowskiego wezwania do tego, żeby go zabić. Wydaje mi się, że jest to kaczka dziennikarska, natomiast pokazuje, żeby udowodnić, że są takie media, które nawet do tak daleko posuniętych interpretacji się posuwają. Teraz będzie cytaty z pana Kijowskiego i komentarz. Niech nikt nie myśli, że będę siedział cicho, gdy moja rodzina jest zniszczona. No, bardzo wprost powiedziane. I tak jeszcze raz mówię, no raczej nie chodzi mu o dzieci, chociaż powinno. Ja uważam, że dzieci to jest najbliższa rodzina, jaka może być. O atakach na jego obecną żonę też nikt nie wie. Przynajmniej w wersji publicznej. Czyli coś musi być głęboko, albo pan Kijowski ściemnia. To, że nie atakuje personalnie, nie walczę z ludźmi, że szukam w ludziach dobra, nie oznacza również, że dam sobą pomiatać. No, to jest bardzo, bardzo mocne wystąpienie. Takie mam wrażenie, że trochę nie do nas, tylko do tych ludzi, którzy z panem Kijowskim prowadzą ewentualnie walkę taką podziemną pod poziomem medialnym, czyli taką, z którą nie wiemy. To jest takie bardzo wyraźne, że słuchajcie, gnoicie mnie jak się tylko da, posuwacie się do tego, że gdzieś mi tam przeatakowaliście żonę, dzieciaki, może nie medialnie, może na przykład gdzieś ktoś kogoś podpierdzielił gdzieś, może ktoś brzydko się zachował wobec tych dzieci, tego typu rzeczy, może coś było na wewnętrznych grupach, forach, o czym my nie wiemy, bo nie wypłynęło. I to jest wyraźna groźba, że w momencie, w którym się nie powstrzymacie, nie przestaniecie, to ujawnię kwity, jakie na was posiadam. Także może być bardzo, bardzo grubo. Ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby nikt nie atakował nikomu rodzin, bo jak już mówiłem, to jest niskie. Natomiast jako Polak obywatel bardzo bym chciał, żeby pan Kijowski pokazał kwity, jakie posiada, ponieważ na logikę pan Kijowski prawdopodobnie był słupem. Nie wierzę w to, że człowiek, który w tej chwili nie może sobie znaleźć żadnej pracy, żadnej, kompletnie żadnej, no oczywiście wiadomo, że to jest prawdopodobnie ściema, bo ktoś mu tam proponował pracę i on jej nie przyjął, no ale nie może znaleźć pracy, chwilę wcześniej stworzył tak prężnie działającą organizację, no bo Kodowi też można bardzo wiele zarzucić, ale nie to, że nie był prężną organizacją. Przecież ta organizacja w szczycie swojej chwały była w stanie wyprowadzić na ulicę dziesiątki tysięcy osób. I teraz ja wiem, że są takie, powiedziałbym, zakulisowe doniesienia, że część tych ludzi była opłacona. No nawet jeżeli część z tych ludzi była opłacona, to skądś pieniądze mieli? To jest duża, poważna organizacja, duże logistyczne przedsięwzięcie, czyli wszyscy bębniarze, te wszystkie banery, plakaty, przyśpiewki, to jest ciężko stworzyć. Wierzycie w to, że stworzył to człowiek tak nieudolny, że nie może sobie całe miesiące znaleźć pracy, mimo tego, że rzekomo jest tak dobrym informatykiem, że należało mu się 15 tysięcy złotych miesięcznie na fakturze? No właśnie to jest wszystko, kupy się nie trzyma, stąd też taka sugestia, w zasadzie logiczny wniosek, że pan Kijowski pewnie jest słupem. Tak samo jak szef Amber Gold pewnie jest słupem i wiele innych osób, które byli takimi ludźmi znikąd, może trochę nieudanymi życiowo, niby stworzyli coś wielkiego,
popławili się trochę w luksusie, natomiast no i teraz mają problemy, czyli mówiąc krótko, że temu szefowi Ambergold zapłacono za to, że ma iść siedzieć. Pytanie, kto ewentualnie stoi za panem Kioskim, kto tak naprawdę stworzył kod, no można założyć, że pan Kioski ma na to kwity. I to by była sensacja roku, a może nawet sensacja dekady, gdyby się na przykład okazało, że za apolitycznym kodem stoi na przykład Platforma Obywatelska albo Nowoczesna. Przecież tam politycy pojawiali się prawie że od początku. Albo może na przykład, że to pieniążki dała jakaś fundacja. Na przykład pana Sorosa, albo na przykład może pewna gazeta, która tam była bardzo chętnie rozprowadzana na tych ich manifestacjach. No różnie to wszystko może być, prawda? A polityczne media, które by tworzyły ewidentnie polityczny ruch, zwący siebie apolityczny. No bardzo, bardzo nieciekawe by to by wyglądało, prawda? Także ja liczę, jako obywatel, że pan Kioski naprawdę ma na to kwity i że pokaże. I wtedy panie Kioski, tak jak za panem specjalnie nie przepadam, jeżeli naprawdę niszczą panu rodzinę, to ja chętnie pomogę. Jeśli masz pan te kwity i inni nie będą chcieli ich upublicznić, ja je bardzo chętnie upublicznię. Naprawdę. Serdecznie zachęcam do kontaktu. Uważam, że można się nie lubić, ale o pewne wartości, ja przepraszam znowu za porównanie, za szatana pana nie uważam, ale o pewne wartości nawet z diabłem warto w pewnym wąskim kroku się przymierzy. No mówię krótko, jakby diabeł publikował kwity na temat piekła, to ja bym je opublicznił. Ale tylko takie kwity na temat piekła. Dobra, i dalej. I nie ulegnę presji ani naciskom, powiedział rozścieczony Kioski. Jest to bardzo ciekawe, prawda? Kolejny cytat z Kioskiego. Nie zawiodłem się na rządzącej partii. O, nie zawiódł się na PiSie, proszę. Bo nie oczekiwałem niczego dobrego. No, dobrze, że doprecyzował. Nie zawiodłem się na jej zwolennikach. Oni w naturalny sposób podążają za swoimi liderami, dopóki nie znajdą alternatywy. Mądre określenie, naprawdę mądre. Zawiodłem się na tych, którzy głośno krzyczeli przeciwko partii rządzącej. No, czyli zawiódł się na kim? Na Kodzie, na Obywatelach RP, pewnie na Wirze. Wir to jest ta organizacja, której znaczek miał farmazon przypięty, gdy wyzywał bezlitośnie tą biedną małą dziennikarkę TVP. Przeciwko partii rządzącej. Ale chodziło im o to, że oni powinni mieć prawo ich poniżać, a nie być przez nich poniżanymi. O, to jest bardzo ważny argument. Słuchajcie, że ci wszyscy, pan Kioski tutaj bardzo mocno ciśnie, mówi, że ci wszyscy, którzy krzyczeli przeciwko partii rządzącej, to oni czuli się poniżani, ale im nie chodziło o jakieś wartości, im nie chodziło o normalność, im nie chodziło o usunięcie ewentualnego zła według nich, którym jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko chodziło im o to, żeby oni mogli się dokładnie tak samo zachowywać. Rozumiecie? Czyli typowa rewolucja, że odsuniemy legalnie wybraną władzę, a potem twierdzą, że to jest zamordyzm, a potem sami wprowadzimy zamordyzm. No, witamy Rosja, Lenin, te sprawy. Przynajmniej w moim odczuciu. No, bardzo mocna sprawa. Bardzo. Moim zdaniem to już mocniej się Kodowi nie da pocisnąć w taki merytoryczny sposób. Zwłaszcza, że się z tym zgadzam. Naprawdę. Ile tam jest... Zresztą mówiłem od dawna, że jest tam pełno negatywnych emocji. Żeby nawet nie powiedzieć, że nienawiści. To jak ta biedna dziennikarka dziennikarka z czego straciła, no z TVP została potraktowana, no to było kulminacja tego, ale przypominam, że tak częściej tam jest, tak? Jak potraktowali Jaoka, przypieli mu ogon, koleś za nim cały czas chodził, nie pozwalał mu nagrywać, potem mu chyba ukradł czapkę, a gdy Jaok próbował tą czapkę zabrać, to zrobiła się wielka afera, że Jaok użył przymusu bezpośredniego, żeby zabrać prowokatorowi czapkę, nie? Takie akcje, ale lecimy dalej.
Tak. Zawiodłem się na tych, którzy walczyli z ludźmi, a nie o wartości. O, bardzo, bardzo, bardzo daleko posunięte oskarżenie. Walka o wartości, wiemy co to jest, tak? Na przykład ja próbuję walczyć tutaj o jakieś wartości, jakąś wolność słowa, jakąś normalność, jakieś nienarzucanie na pewnych idei, prawda? Natomiast walka z ludźmi to tych i trzeba wyciąć i zastąpić swoimi. Wartości nie zmieniamy, zasad nie zmieniamy, twierdzimy, że był zamordyzm, no i ten zamordyzm niech dalej będzie, tylko pana Kaczyńskiego wymienimy na pana X, pana Ziobro wymienimy na pana Y i tak dalej. No, wygląda na to, że po prostu bardzo niebezpieczni ludzie są w tych wszystkich organizacjach, bo oni twierdzą, że w Polsce jest bardzo, bardzo źle i według pana Kijowskiego potem chcą zostawić tak samo źle, tyle tylko, że chcą wymienić tych ich obecnie zastanych na swoich. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Dalej. Których nie razi stosowanie metod wytykanych oponentom. O, zobaczcie. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że co twierdzi Kolt, Obywatele RP, Wiry i tak dalej. Ubeckie metody, że bicie ludzi na ulicach, niszczenie, zastraszanie, tego typu rzeczy. Ja nie twierdzę, że PiS to robi, tylko wyraźnie wam rozbieram na czynniki pierwsze zdanie pana Kijowskiego. Pan Kijowski twierdzi, że ci ludzie, ci Kodziarstwo, Obywatele RP i tak dalej, robi to, co zarzuca PiSowi. Czyli PiS nie musi tego robić, tak? Bo przynajmniej sorry, ale jak dla mnie to, że koleś, który został, nie wiem, robi coś nielegalnego i tylko zostanie spisany, to nie są żadne szykany. On, nawet jakby go zawinęli i postawili mu zarzuty za to, że robi coś nielegalnego, to nie są żadne szykany. Natomiast oni twierdzą, że PiS tak robi. Właśnie, że niszczy ludzi, że zastrasza. A pan Kijowski twierdzi, że oni tak robią, jak oni twierdzą, że PiS robi. Że on właśnie zarzucił Kodowi, że Kod zniszczy ludzi, że Kod zastrasza, że robi stalinowskie metody, tego typu rzeczy. No bardzo, bardzo nieładnie. No, ja, naprawdę to wszystko mi się zaczyna układać, prawda? Dlaczego na przykład tylu ludzi o wątpliwej reputacji pojawia się na tym Kodzie? Szef Kod Kapeli ma nieprawomocny wyrok, bo pierwszej instancji za wysyłanie polskich dziewcząt wbrew ich woli, podstępem do pracy w domach publicznych na Zachodzie. No, dlaczego to tam trochę ubeków się kręci, nie? Takie klimaty w tym całym środowisku kodowo-obywatelsko-RP. No bardzo niefajnie to wygląda. Jeżeli tylko mogą być przydatne, czyli że cel uświęca środki. Lecimy dalej, bo to się robi naprawdę ciekawie. Wtedy też nie reagowałem. Bo w końcu co mogłem zrobić? Oskarżyć kłamców jako pierwszy? Samemu rozpocząć bratobójczą walkę w organizacji? Zastosować niegodne metody? No i trochę się z nim zgadzam, wiecie, no niestety z ludźmi, którzy postępują nie fair, ciężko jest wygrać metodami, które są fair. Nie pozwolę sobie nigdy na działania, które potępiam u innych. W swojej naiwności uwierzyłem, że prawda sama się obroni. No, tu znowu się muszę z nim zgodzić, prawda, niestety sama się nie broni. No niestety... Ale też, wiecie, to wcale nie znaczy, że pan Kijowski ma rację, prawda? Tylko to też może znaczyć, że wiecie, jeżeli naprawdę facet był swoistym najemnikiem, słupem, że ktoś go po prostu postawił na stanowisku, dobra, to ty będziesz twórcą kodu, no to przecież teraz ktoś go może postawić w innej sytuacji, prawda? Też może tak być, że on się na to wszystko, o co teraz oskarża tych ludzi, godził, tylko po prostu wymieniono go za przeproszeniem na lepszy model, że na przykład tam poszło kasę, no na przykład on wystawiał te faktury, a nie wiemy, kto jeszcze wystawiał faktury na inne kwoty. Może na przykład tamci wystawiali na mniejsze kwoty, chcieli więcej. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe. Dlaczego skarbówka i prokuratura nie wejdzie generalnie do kodu i nie prześwietli tej organizacji i na przykład nie poda do publicznej wiadomości, komu i za co ta
ta organizacja płaciła, a potem już się internauci zorientują, które faktury były lewe, a które nie były lewe, tak jak to było z fakturami pana Kijowskiego, bo że się okaże, że nie tylko on miał tam, wystawiał faktury tej organizacji za nie wiadomo co, nie? No właśnie, lecimy dalej. Muszę jednak obronić swoją rodzinę przed kłamstwami i oszczerstwami. To jest ciekawe, bo może mnie coś ominęło, ale ja nie pamiętam, żeby ktoś kłamał i rzucał oszczerstwa na jego rodzinę. No chyba, że nawet tej jego żony obecnej nikt nie rusza. Jeżeli jest inaczej, bardzo proszę, napiszcie mi to w komentarzu. Mam prawo bronić rodzinę. Faktycznie mam prawo, tylko że ja nie widzę żadnych ataków. Mam obowiązek bronić rodzinę. Najpierw mówię, że prawo, a potem obowiązek. I niech nikt nie myśli, że będę siedział cicho, kiedy moja rodzina jest zniszczona. To, że nie atakuję personalnie, że nie walczę z ludźmi, że szukam w ludziach dobra, nie oznacza również, że dam pomiatać sobą i nie ulegnę presji ani naciskom. No i jeszcze raz powtarzam to samo, co powiedziałem na początku. To wygląda tak, jakby pan Kijowski odgrażał się swoim byłym kolegom, że jak nie przestaną go atakować w sposób niegodny, to pokaże kwity na nich. Ja bym bardzo chciał, żeby te kwity pokazał i chętnie pomogę w ich nagłośnieniu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Jeżeli vlog się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę, napisanie czegoś miłego w komentarzu i oglądanie moich vlogów od początku do końca w playlistach, gdyż dzięki temu vlogi lepiej są pozycjonowane i zyskują większe dotarcie. Pozdrawiam, pa!